No, witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Moi drodzy, tak jak w tytule dzisiaj macie tutaj, w tym tygodniu, moi drodzy, rozpoczynają się procesy karne w sądzie w Sosnowcu. W dniu 24 stycznia w sądzie w Sosnowcu przed obliczem sędziego w sprawie karnej staje Maciej Maciak. No, moi drodzy, o co chodzi? No, chodzi, moi drodzy, o sprawy związane no, z zarzucanym mu jakimś przestępstwem, albo nawet kilkoma przestępstwami, o czym będzie stream w środę, moi drodzy, otwarty dla wszystkich. No i moi drodzy, również 25 stycznia, również w Sosnowcu, również w sądzie karnym odbywa się sprawa pana Wojciecha Olszańskiego. Co ciekawe, w obydwu tych sprawach, moi drodzy, występuje miasto Sosnowiec. Dowiecie się, dlaczego akurat w Sosnowcu ci dwaj panowie będą. A wątkami, które, moi drodzy, głównie są też połączeni ci panowie, chodzi o różnego rodzaju, moi drodzy, zrzutki, zbiórki, dotacje i przekazane pieniądze od różnych osób. Gdzie będzie to poruszane? No to wszystko. Zapraszam do nas na stronę, na aktualne wiadomości. Ponad 100 przetłumaczonych dzisiaj macie artykułów oraz wideo wrzucone. Do usłyszenia wieczorem dzisiaj o 20, gdzie będziemy właśnie tematem, jakim będzie dzisiejszy stream. Moi drodzy, ustawa o obronie ojczyzny, a konkretnie rzeczy dotyczące tego, czy Polska teraz w obliczu tego, że USA i cały świat się wypina na Ukrainę, znaczy obcinają o 80-90% nawet tą pomoc, która jest, no ale Polacy, polski rząd nowy postanowił, moi drodzy, na podobnym poziomie, jak rząd Jarosława Kaczyńskiego, przepraszam, Mateusza Morawieckiego, utrzymać to, a w jaki sposób ma ten zamiar osiągnąć? No to, moi drodzy, jest właśnie to zawarte w ustawie o obronie ojczyzny, a między innymi przede wszystkim chodzi tutaj, moi drodzy, o tak zwane świadczenia na rzecz obronności, do których świadczeń zobowiązani są wszyscy polscy obywatele. Co to są te świadczenia? No to są świadczenia osobiste i świadczenia materialne. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, no bo, moi drodzy, będzie to bardzo ciekawa rzecz, która, uwaga, najprawdopodobniej was zuboży. Uważajcie na samochody, motocykle i inne rzeczy, które są już zarejestrowane, zakwalifikowane jako rzeczy, które obywatele posiadają i które to rzeczy mają być na wezwanie wydane władzom wojskowym w Polsce. No ale o szczegółach sobie porozmawiamy wieczorem o 20, a tymczasem sprawdźcie sobie w ciągu dnia, co to znaczy świadczenia osobiste i świadczenia rzeczowe na rzecz obronności Rzeczpospolitej Polskiej. No i linki do naszej strony znajdziecie w opisie tutaj, albo wrzucę jakiś interesujący link w pierwszym komentarzu z artykułem, żebyście mogli sobie na przykład przejść na stronę i od razu sobie tam poburzować. Do wieczorka w takim razie.